Dzień dobry, witam Cię Marcin. Witam serdecznie wszystkich oglądających, wszystkich naszych widzów. Zaprosiłem Marcina do kolejnego odcinka z kilku powodów. Po pierwsze, jest bardzo sympatycznym, fajnym gościem, to jest podstawowy powód. Drugi powód jest taki, że Marcin przeprowadza bardzo ciekawe analizy, z których często korzystam, często o nich opowiadam, ale też. Z tych analiz można wysnuwać naprawdę ciekawe, daleko idące wnioski, dzięki którym możemy w jakiś tam sposób prognozować pewne zdarzenia na rynku i też pomagają Wam po prostu w biznesie. I trzeci powód jest też taki, że ostatnio nagraliśmy film, tutaj będziecie mieć u góry odnośnik do tego filmu, który bardzo fajnie został przez Was przyjęty. Przez długi okres czasu był numerem jeden na karcie czasu. Był to film na temat cen mieszkań, cen ofertowych mieszkań, żeby była jasność, ponieważ ja później nagrywałem to też z odnośnika do filmu na temat cen transakcyjnych na podstawie danych, które MBP opublikował, bo też się pojawiły dyskusje. Natomiast pod tym filmem pojawiły się pytania odnośnie naszego liczenia w tym filmie ROI, odnośnie rozmowy naszej na temat wynajmu i postanowiliśmy pójść za ciosem i zaprosiłem Marcina do tego odcinka, żebyśmy porozmawiali właśnie na temat najmu, ponieważ na tym rynku zaczyna się dziać bardzo ciekawie. Wręcz bym powiedział, że zaczynamy dochodzić do takiego momentu, w którym może być pewien przełom na rynku. Oczywiście mówię w kontekście zmiany ewentualnego popytu, podaży i cen najmu, które za tym idą. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo taką prywatę mam zrobię, ponieważ Czasami mi zarzucacie w komentarzach, że zależy mi bardzo na tym, żeby napędzać ludzi na zakupy nieruchomości, że opowiadam, że nieruchomości są takie fajne i że w ogóle jest świetny biznes. Nie zależy mi na tym, żeby ceny rosły, wręcz przeciwnie, ja bym chciał, żeby ceny mieszkań spadały, ponieważ rosnące ceny mieszkań przy jednocześnie stojących w miejscu już od ładnych wielu miesięcy cenach najmu powodują spadek roi. Spadek mojego biznesu, tak? Bo ja zarabiam na, na wynajmie, bo ja się mnie głównie wynajmiam. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o tym, jak wyglądał rynek, ile jest tych ofert, ile było, jakie są zmiany procentowe, oraz porozmawiamy, jaki może mieć to wpływ na rynek. Także oglądajcie, bo będzie naprawdę ciekawie, znowu będą dane, znowu będą ciekawe analizy. Zapraszamy. Marcin, witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziłeś się ponownie u mnie wystąpić. O czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy mówić o Twoich obserwacjach rynku. Będziemy mówić o tym, co się wydarzyło, co się działo na rynku najmu z ilością ofert przed inwazją Rosji na Ukrainę. Będziemy mówić o tym, co się wydarzyło w momencie samej inwazji, w miesiącach, które, się, które nastąpiły po tym rozpoczęciu wojny, oraz będziemy mówić o tym, co się dzieje dziś. No i postaramy się wystąpić z tego jakieś. Wnioski. jakbyśmy mogli zacząć po prostu od podstaw, czyli jakbyś mógł powiedzieć, co się działo przed samym wybuchem wojny na Ukrainie na rynku, na polskim rynku wynajmu mieszkań. Witaj, Wojtku, witam Państwa. Tak jak wspomniałeś, zacznijmy od tego, co się działo tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Otóż, jak to zwykle na początku roku, to jest norma w zasadzie odkąd, odkąd ten rynek obserwuje. Ofert wynajmu mieszkań przybywało. No i wydawało się, że tradycyjnie tych ofert będzie coraz więcej, coraz więcej, tak jak to w pierwszej połowie roku bywa. Natomiast wybuch wojny na Ukrainie sprawił, że napłynęła do nas ogromna fala uchodźców. Szacuje się ją na milion, półtora miliona osób. Te osoby przyjechały do Polski. Oczywiście wiemy, że niektóre nocowały w halach sportowych, w jakichś wynajętych przestrzeniach. Ale mnóstwo tych osób szybko zaczęło szukać mieszkań do wynajęcia. W pierwszej kolejności poschodziły te tańsze mieszkania, no a potem, kiedy już zaczęło ich brakować, schodziło praktycznie wszystko i to, przypomnę, spowodowało te ogromne wzrosty stawek czynszów. Dlatego, że mieszkania się wynajęły, kolejnych ofert było mało, no więc właściciele podnosili ceny. I te ceny, można powiedzieć, że pozostają do tej pory bardzo podobne, ale pamiętajmy, że po tym marcu, kwietniu, kiedy ta pierwsza fala do Polski napłynęła, potem było trochę stabilizacji i potem przyszła jesień, czyli polski ten pik na rynku najmu, czyli zaczęli mieszkań szukać studenci. No i oni już się zderzyli praktycznie z taką, bym powiedział, Górą lodową, jeśli chodzi o stawki na rynku najmu, no i one wtedy jeszcze skoczyły do góry. Czyli w 2022 roku, jesienią, osiągnęliśmy ten pik, jeśli chodzi o stawki czynszów. No i prawda jest taka, że od tamtej pory te stawki praktycznie stoją w miejscu. Czyli można powiedzieć, że od około półtora roku ceny są na mniej więcej zbliżonym poziomie. Mówię oczywiście o stawkach netto. Ponieważ, jeżeli do tych stawek net, to dodamy czynsze dla administracji, opłaty za prąd, gaz, to się okaże, że te opłaty za wynajem mieszkania cały czas rosną, ale niekoniecznie rosną te kwoty, które biorą dla siebie właściciele mieszkań. I tutaj kilka kwestii, o które chciałbym też dopytać albo też dopowiedzieć. Pierwsza kwestia: mieliśmy, ja pamiętam, nawet taki film nagrywałem, jest u mnie na kanale. Mieliśmy już ceny w Krakowie za pokój wynajęcia, sięgały nawet 1800 zł już z opłatami, tak? co wydawało się właśnie w wrześniu-październiku 2022 roku jakąś niewyobrażalną kwotą. Natomiast faktycznie, tak jak powiedziałeś, pomimo rosnących kosztów utrzymania mieszkań, bo przecież cały czas inflacja dotyczy wzrastających kosztów utrzymania mieszkania, no te ceny stoją w miejscu, więc tak naprawdę realny spadek. Tych cen najmu już jest obserwowany, prawda? I teraz dodatkowo opowiedz, co się dzieje z ilością ofert, bo faktycznie no, część tych Ukraińców pewnie już powracała do domu. Bardzo ciekawe zjawisko związane z wprowadzeniem kredytu 2% miało również swój wpływ na rynek najmu, bo sporo osób, które do tej pory wynajmowały, bo na przykład nie miało zdolności albo nie mieli możliwości zakupu, bo kredyt był drogi, po prostu nie chcieli płacić wysokich rat, no nagle weszli. W tę taką grupę ludzi, którzy odpłyną do, do swojego M, prawda? I mamy mieliśmy dość ciekawą sytuację. Jakbyś mógł to też skomentować w jakiś sposób. Tak, no to, to właśnie charakteryzuje ten rynek najmu mieszkań. To, to jest bardzo ciekawe. Że właśnie popyt ze strony uchodźców z Ukrainy zdecydowanie można powiedzieć, został zaspokojony. W tej chwili bardziej niż nowych chętnych na najem znajdujemy spotykamy tych, którzy z najmu rezygnują, wyjeżdżają, czy to na Ukrainę, czy w poszukiwaniu lepszych warunków do życia na zachodzie. Tak więc tego popytu ukraińskiego nowego już prawie prawie nie ma. Oczywiście w dalszym ciągu przyjeżdżają Ukraińcy do Polski, przyjeżdżają Białorusini, Przyjeżdżają też inne nacje, ale to jest zupełnie, ale to zupełnie inna skala niż ta, którą obserwowaliśmy w marcu kwietniu 2022 roku. Druga rzecz, o której wspomniałeś, część najemców czy potencjalnych najemców na mieszkania rzeczywiście postanowiło skorzystać z tej fantastycznej, jak się okazało, oferty bezpieczny kredyt 2%. I rzeczywiście kupili mieszkania, płacą teraz raty kredytu, nie płacą już czynszu dla właściciela mieszkania. Czyli krótko mówiąc, kolejna grupa, trudno ją dokładnie oszacować, jak dużo, ale jednak z tego rynku najmu zeszła. No i kolejna grupa, która potencjalnie może by i wynajęła mieszkanie, no ale z uwagi na ten poziom cen, który się utrzymuje, czyli wysoki, co tu dużo mówić. No, niestety, no nie każdego na to stać. Nie do końca stać na to studenta, nie do końca stać na wynajem mieszkania osobę, która no, zarabia, bym powiedział, taką standardową płacę albo przeciętną, albo niską, albo pracuje na państwowym, gdzie wiemy, że w, na wielu szczeblach te wynagrodzenia są no, niewysokie. No i jeżeli miałyby przeznaczyć lwią część swojej wypłaty na najem, po prostu z tego rezygnują. Krótko mówiąc. Popyt na rynku najmu jest teraz rzeczywiście mały i on będzie mały. Znaczy, w zasadzie nie spodziewam się jakiejś zmiany na tym rynku aż do sierpnia, września, kiedy znowu zaczną się te ruchy studenckie. Tak. I teraz, jakbyś mógł też skomentować, bo pamiętam, właśnie czytałem wywiad z tobą i podawałeś tam kilka fajnych danych. Jedną taką tabelkę twoją, nawet tutaj mam, a Jaka to jest skala? Bo myślę, że nasi widzowie pewnie mają świadomość tego, o czym mówimy teraz i, i sami to obserwują, ale nie mają chyba aż świadomości skali, jak duża już, jak coraz większa jest podaż ofert na rynku i że ona tak naprawdę przewyższa to, co było przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, prawda? Dokładnie tak z tego rynku właśnie po wojnie dużo ofert odpłynęło, ale od tamtej czasu, od tamtej pory te nowe oferty, które wielu inwestorów, wielu osób prywatnych kupowało z myślą właśnie o, o tym, że przeznaczą je na wynajem, one cały czas na rynek napływały i napływają. No i co się okazuje, że w tej chwili na rynku w skali ogólnopolskiej mamy o jedną czwartą ofert więcej niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Także to jest naprawdę duży wzrost. Jeżeli byśmy porównali obecną sytuację z tym, co się działo na rynku najmu w, tej, w tym okresie napływu uchodźców, czy już po tym pierwszym okresie ich napływu, no to w tej chwili te wzrosty są rzędu 200-250%. Także naprawdę ofert wynajmu mieszkań jest w tej chwili na rynku dużo i co ważne, ich cały czas przybywa. No i to w skali Polski brzmi, okej, okay, no jedną czwartą więcej, no to jakoś to brzmi, ale Polska wiadomo długa, szeroka, różnie jest na różnych rynkach. No to proszę spojrzeć w tej tabeli. W Warszawie jest obecnie ofert wynajmu mieszkań więcej o ponad połowę niż było ich przed wybuchem wojny. E, nie, nie, bo to jest 55%. E, tak, niż, niż, był tak, niż było ich rokiem, niż było ich rok temu, e, natomiast w porównaniu z okresem sprzed wojny jest ich o e, ponad 17% więcej. W Krakowie znowuż mamy o połowę więcej właśnie tak. niż przed wybuchem wojny, i 30% więcej ofert niż rok temu. Nie będę całej tej tabelki tutaj Jasne. czytał, to Państwo widzicie. Krótko mówiąc, wszędzie tych ofert jest więcej. Trudno znaleźć miejsce w tej chwili w kraju, gdzie można by powiedzieć, że ofert wynajmu mieszkań brakuje. Ja skomentuję Kraków, bo Kraków jest specyficzny. Dość dobrze znam ten rynek, bo na nim działam. Ja myślę, że tak, pod kątem Krakowa to zadzia zadziała się bardzo ciekawa rzecz i ona jest dość ciekawa dla, dla naszych widzów, może być pod kątem jakby pewnych ciekawostek wręcz, nawet już nie tyle nawet trendów. Otóż Kraków to było miasto, które najbardziej ucierpiało w trakcie COVID-u, jeśli chodzi o odpływ najemców. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po pierwsze, w Krakowie mieliśmy, mamy bardzo dużo studentów i jakby taką największą grupą, która odpłynęła z rynku najmu, no to byli studenci, tak, no bo uczelnie były pozamykane, było tylko zdane nauczanie i w Krakowie mamy bardzo dużą liczbę takich miejsc pracy, korporacji, które zatrudniają poststudentów, tak, czyli singli, um, ludzi młodych, którzy gdzieś skończyli właśnie studia i idą do tych różnych właśnie shared serwisów, czy do jeszcze takich innych korporacji, które, które się lokują w Krakowie i my mieliśmy najwyższe w Polsce ponad 50% spadek popytu na, na wynajem. I wiesz, i ja to trochę widzę tak, że bardzo mocno ten rynek najmu w Krakowie się ograniczył, yy, i tak naprawdę w czasie pandemii i sporo osób, które inwestowały na wynajem w Krakowie, po prostu jakby zrezygnowało z tego rynku. Tak? Gdzieś tam to, co mieli, to, to, to sobie tam trzymali, jako, jakoś tam przetrwali, ale nikt nie myślał o rozwoju tego rynku z powrotem. Natomiast jak ci ludzie częściowo wrócili. To ta podaż się znacząco zwiększyła, nawet bardziej niż w innych miastach, bo po prostu, jakby ci ludzie wrócili na ten rynek, tak? My, myśmy wrócili jako inwestorzy. No dobra, to taka w ramach, w ramach ciekawostki obserwacyjnej. Natomiast, Marcin, co dalej? Co dalej w kontekście? Po pierwsze, rentowności najmu, no to raczej możemy się domyślać. Ja pamiętam chyba z 8 lat temu rozmawiałem z Piotrem Kliniewiczem i on mi powiedział, Wojtek, rentowność najmu będzie zawsze spadać. Ona już cały czas będzie spadać. tak, już Nie będziemy mieć takich rentowności, jak mieliśmy wcześniej, bo mieszkania będą coraz droższe, a ceny najmu nie będą nadążać za wzrostem cen mieszkań. No ale te dane wyglądają wręcz zatrważająco, bo wzrosty o połowę tak, ilości mieszkań rzeczywiście mogą spowodować jeszcze szybsze spadki tego ROI. Jak ty to widzisz? No przede wszystkim no, tu, no jak gdyby w różnych aspektach można na rynek spojrzeć. Po pierwsze, rzeczywiście coraz trudniej, jeżeli w tej chwili ktoś wprowadza na rynek, a pamiętajmy, cały czas te oferty nowe wynajmu wchodzą na rynek, no więc ci właściciele mają coraz większy problem ze znalezieniem najemcy, no więc tutaj do pewnego stopnia trudno nawet o ROI mówić w momencie, kiedy mieszkanie Stoi puste, tylko generuje koszty. Tak więc to jest jeden efekt obecnej nadpodaży ofert na rynku najmu. Druga sprawa, no że właśnie przy obecnych cenach mieszkań, obecne stawki czynszów no, powodują, że to roi rzeczywiście robi się bardzo małe. Ja wyliczyłem, że w Warszawie ono jest przy obecnych cenach. Gdyby ktoś dzisiaj tak kupował kawalerkę no to ta stopa to jest poniżej 5%. Czytałem chyba dziś czy wczoraj na, na Twitterze ktoś wyliczył, że w Łodzi jest to około 3,5% przy obecnych stawkach, no a chętnych nie ma. No więc tak jak mówię, fajnie jest 3,5% mieć w momencie, kiedy mieszkanie jest wynajęte. Jeżeli ono nie jest wynajęte, no to to już w ogóle nam te kalkulacje e, biorą górę. Kolejna rzecz, że w sytuacji, kiedy no ten rynek się przesyca ofertami najmu, no to spodziewam się, że część osób, które na tej fali wysokich czynszów, tego, że wszystko się wynajmuje, które myślały o zakupie mieszkania właśnie pod wynajem, które myślały o takiej inwestycji, no i jednak z takiej inwestycji zrezygnuje i poszuka, jakiegoś innego sposobu na to, żeby bezpiecznie czy to przechować swój kapitał, czy po prostu czerpać zyski z jakiejś innej inwestycji. Idę tylko w słowo. Kiedyś robiliśmy takie badania ankietowe, ja chyba nawet o tym mówiłem w poprzednim filmie, nie wiem właśnie czy, czy, czy mówiłem w naszej rozmowie, ale według ankiety, którą zrobiliśmy u prawie tysiąca inwestorów, Mm. Tylko to są osoby aktywnie inwestujące w nieruchomości. tak? To nie jest taki, przepraszam za słownictwo, zwykły Kowalski, który sobie myśli, a może bym sobie kupił mieszkanie na wynajem. Tylko to są osoby, które gdzieś są, gdzieś są już jakby w tym procesie bardziej zaawansowane. No to nam wyszło, że e, odpływ do zwykłej lokaty bankowej będzie już wtedy, jeżeli to rojm usiągane na wynajmie będzie, będzie się różnić od lokaty e, o maksymalnie 1,5 do 2%. Czyli można powiedzieć, że jeżeli ja uzyskuję roi na poziomie 5%, a mogę ciągle znaleźć lokatę na rynku na poziomie 5%, to mi się nie będzie chciało teraz kupować mieszkania na wynajem. Tak, nie będę szedł w tym kierunku, bo po prostu z tym jest za dużo ryzyka, za dużo pracy. Oczywiście pomijam tutaj wzrost wartości mieszkania, tak? Czyli ten, ten drugi sposób na zarabianie na nieruchomościach, tak? Mówię tylko i wyłącznie o sytuacji, kiedy mówimy o, o jakby liczeniu ROI na podstawie tylko i wyłącznie przychodu z najmu, tak? I, I w tym kierunku. Ale wiesz Marcin, bo powiedziałeś coś takiego, że ci ludzie jakby, oni w ogóle wyjdą z rynku nieruchomości, prawda? No bo to nie są ludzie, którzy kupują dla siebie te mieszkania, tak? To nie są ludzie, którzy decydują, czy kupić, czy, czy wynająć. Czy uważasz, że z kolei ludzie, którzy decydują, czy kupić, czy wynająć, a jeżeli wejdzie nowy program, będą również dalej odpływać z tego rynku najmu? Posłuchaj, że w tej chwili ten rynek już, tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest bardzo słaby. Tu popyt jest niewielki. Ten program, który ma zostać wprowadzony w drugiej połowie roku, chyba bliżej końca roku, no z tego co się dowiedziałem ostatnio na spotkaniu. Zorganizowanym przez Rzeczpospolitą, no ma celować jednak w te osoby, takie na, na krawędzi zdolności kredytowej, i ja myślę, że generalnie ten program może jednak być daleko inny od programu Ubezpieczny Kredyt 2%, czyli, krótko mówiąc, że on nie spowoduje jakiejś wielkiej fali zakupowej. Także to jedna rzecz. Druga, że. Mm, no, pamiętajmy o tym, że część osób, które nie będą mogły znaleźć najemcy w najbliższym czasie, może się zdecydować na, na sprzedaż. sprzedaż tych nieruchomości, a. które posiadają. W szczególności ci, którzy nabyli je na kredyt. No i kredyt trzeba spłacać, a przychodu nie ma. Kolejna rzecz, pamiętajmy, że z uwagi na obecne wysokie stawki na rynku sprzedaży mieszkań, no, ten popyt siłą rzeczy jest mniejszy. Póki co tego super kredytu nowego nie ma, nie wiadomo, czy on będzie super. Kredyt na normalnych rynkowych warunkach też jakiś ekstra atrakcyjny nie jest, więc już od początku roku można powiedzieć, że popyt na rynku sprzedaży mieszkań znacząco spadł. No i w związku z tym, jeżeli dołożymy jeszcze do tego, właśnie te puste mieszkania kupione pod wynajem, bo to. Nawet nie wiem, czy tego nie nazwać takim narodowym sportem. W zasadzie gdzie się nie słyszy, w jakichś audycjach, w rozmowach z celebrytami, wszyscy kupowali i kupują jeszcze pewnie mieszkania na wynajem. No ale jeszcze muszą być właśnie ci chętni do ich wynajmowania. W momencie, kiedy ich nie ma na rynku, no to cały ten wielki trud, ten wielki biznes zaczyna się trochę składać. I ja myślę, że najbliższe miesiące, no to będą takim okresem regresu na rynku najmu. Czy zaryzykowałbyś tezę, że to, co przed chwilą powiedziałeś, plus możliwe ewentualne wyhamowanie zakupów inwestycyjnych, plus możliwe ewentualne wręcz wyprzedawanie się osób, no wyprzedawanie to może jest za mocne słowo, tak, ale, ale być może sprzedaże, rzeczywiście mogą wpłynąć na zahamowanie wzrostu cen mieszkań? Tak, zdecydowanie. Właśnie ja myślę, że ta sytuacja, właśnie związana z rynkiem najmu, przede wszystkim, że ona będzie tak naprawdę miała większe znaczenie dla sytuacji na rynku sprzedaży niż, niż ten zapowiadany program mieszkanie na start, ponieważ no ogromną część kupujących mieszkania stanowili no właśnie ci klienci, którzy zakładali, że to mieszkanie wynajmą. No w tej chwili szanse na to, że, że to zrobią, są nieduże szanse na to, że, że ten zwrot z inwestycji kosztownej będzie satysfakcjonujący. No maleją w zasadzie z każdym dniem. Także no tak, ja myślę, że to ewidentnie wpłynie na stabilizację cen na rynku sprzedaży mieszkań i im tak naprawdę zobaczymy to, znaczy już to widzimy, że te ceny nie rosną tak szaleńczo Zanowały, jak w tak. ubiegłym roku, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę Tą bezładność rynku mieszkaniowego. To, że teraz ci właściciele, którzy mieszkanie wystawiają, tak naprawdę myślą o tych cenach, które były do niedawna i oni cały czas te ceny mają wysokie, tak naprawdę te ceny zareagują na sytuację, moim zdaniem, za około 5, 5-6 miesięcy. O ile, oczywiście w międzyczasie coś się nie zmieni, o ile, nie daj Boże, nie zacznie się skuteczna. Kampania, skuteczna ofensywa wojsk rosyjskich na Ukrainie, która z kolei wywołałaby pewnie kolejną falę uchodźców, napływu uchodźców do Polski. No i znowu mielibyśmy coś niespodziewanego, coś gwałtownego, wielkiego, ale miejmy nadzieję, że, że tam Rosjanom się nic nie uda. Ja tylko skomentuję jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną, bo myślę, że mało kto ma taką świadomość w Polsce. Generalnie my jesteśmy przyzwyczajeni do, włas, do własności i w Polsce GUS szacuje, że jest nieco ponad 650 tysięcy mieszkań na wynajem, co przy ogólnej bazie ponad 15 milionów mieszkań, tam 15 milionów, podarzyło 200 tysięcy mieszkań, które mamy w Polsce, no to to jest bardzo mały odsetek, biorąc pod uwagę na przykład naj, rynek, na którym jest najwięcej mieszkań na wynajem w Europie, czyli w Belgii, tam mamy 47% mieszkań na wynajem, czyli połowa. Ale jednocześnie mamy ponad chyba 2 miliony 200 tysięcy pustostanów. I to też oznacza, że ludzie, którzy kupują mieszkania nawet nie tyle na wynajem, ale po prostu kupują jako lokatę kapitału, oni nie chcą wynajmować, boją się niepłacących najemców, boją się zniszczeń, ale na samym wzroście wartości im się to opłaca robić. I teraz w momencie, kiedy przestaną wzrastać te ceny, i ten wzrost będzie już nie będzie dodatni, albo nie będzie bardzo dodatni, no to faktycznie może to być taka, taka śnieżna kula, prawda? Że jeden proces napędzi kolejny i, i to będzie szło w tym. W tym kierunku. Obserwujmy to, słuchajcie to też do Was, obserwujcie najważniejsze czynniki makroekonomiczne, bo to one decydują, najważniejsze wskaźniki, bo to one decydują o cenach tak naprawdę i też obserwujmy jaki to ma wpływ na, na uczestników rynku, bo ja zawsze mówię, że mieszkanie nie jest wypadkową popytu i podaży, tylko tego co myślą uczestnicy rynku o popycie i podaży w przyszłości, więc jeżeli teraz ludzie zaczną myśleć, że faktycznie nie będzie drożeć, bo tych mieszkań pojawi się więcej, bo jest trudniej z wynajmem, bo ten najem jest coraz mniej rentowny. No to faktycznie, faktycznie się po prostu zatrzymają z tym kupowaniem, a jak się zatrzymają z kupowaniem, to siłą rzeczy ceny się zatrzymają. Tak już to zresztą widzimy. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Kolejna bardzo fajna, merytoryczna rozmowa. Myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy jesteś u mnie ja teraz sobie obiecałem, że, że ten kanał, e, oprócz tego, że staram się, żeby był bardzo merytoryczny, to będzie też regularnie e, tutaj pojawiać się pojawiać się, pojawia się nowe odcinki, więc na pewno będę Cię jeszcze zapraszał, szczególnie dlatego, że Ty masz e, ciekawy kontent, bo on się, się zmienia cały czas, jest zawsze nowy, prawda, bo te dane są, są nowe. E, czy chciałbyś tak, to rynek się, tak, rynek się na, zmienia na ty i dane. Czy chciałbyś coś dodać na podsumowanie, jedno zdanie jeszcze jakieś? Myślę, że cały czas będzie bardzo ciekawie, i, ale myślę, że rynek, rynek sprzedaży mieszkań zmienia ku stabilizacji. Natomiast rynek wynajmu mieszkań no, rzeczywiście nie przekonuje obecnie do tego, żeby przy obecnych cenach kupić coś z myślą o wynajmie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dużo gotówki, chce ją ulokować długofalowo z myślą o tym, że. Zarobi na tym mieszkaniu albo nie straci na nim w perspektywie 5 czy 10 lat, to jak najbardziej w taką inwestycję można wchodzić. Natomiast jeżeli myślimy o szybkich dochodach z wynajmu, no to warto dokładnie danemu rynkowi lokalnemu się przyjrzeć, bo te rynki oczywiście też się różnią. No i warto to bardzo dobrze skalkulować, bo może się okazać, że w tej chwili zamiast kupić mieszkanie, to lepiej środki wpłacić no chociażby na jakąś lokatę w banku. Jasne, o innych formach e, póki co nie rozmawiamy. E, także bardzo dziękuję za tą e, rozmowę. Dzięki za ponowne odwiedziny. No i do zobaczenia niebawem. Dziękuję, do zobaczenia. A Wam e, tradycyjnie dziękuję, że oglądaliście. Jak się do tego miejsca, bardzo proszę o kciuk w górę, bardzo proszę o subskrypcję. E, ja już niedługo ogłoszę m, taki program, w którym będę chciał publikować odcinki e, z bardzo konkretnymi, fajnymi. Informacjami takimi rzeczowymi, które też pomagają w, w biznesie, w pracy, w życiu, ale tylko dla subskrybentów będę chciał publikować. Także warto, jak tu jesteś i chcesz tego typu danych, ale czasem nie chcesz się kliknąć tego, subskrybuj to, zrób to, bo będzie w przyszłości warto po prostu tutaj być. Dzięki, do zobaczenia.